Akcja zbierania trawy, nie nowym nabytkiem, ale testowym nabytkiem, można tak powiedzieć. Johnny w testach, przyczepa w testach, ja jeżdżę tym zestawem, a moim jeździ brat. Przeszkoliłem go trochę i jeździmy na dwa. Mam okazję potestować Newfoundlanda T7-270 Autocommand plus przyczepa Pottinger Jumbo 74-50 dajesz, tak? Tak, zgadza się. Jeszcze przedpremierowa, nowa przyczepa. Dokładnie, że to jest najnowszy model przyczepy. Przesuwno ściano przedno. Tak naprawdę jeszcze ten model nie jest w sprzedaży, z tego co słyszałem. Dopiero to są takie kilka sztuk zrobionych na właśnie na wypróbowanie, na sprawdzenie, czy to zda egzamin. No i akurat właśnie naszego dealera znalazła się taka przyczepa i jest okazja to przetestować. Już kilka zebraliśmy, a nawet kilkanaście tych przyczep. No i powiem szczerze, że robotę robi ta maszyna. Ona dokładnie nie wiem ile tych metry ma. Moja jest 60, ta z tego co wiem to coś lekko ponad 80 metry. Ale rzekomo to przesuwna ściana ma spowodować to, że załadujemy na nią tyle samo masy, co na przyczepę 100-metrową na trzech osiach. Nie wiem, nie mam okazji tego porównania, ale po przywiezionym materiale widać, że jest to osiągalne. Gdyż moja przyczepa 60 metry, no to jak ładuję, to półtory tamtej przyczepy wchodzi na to. Porównywaliśmy tak, ile wałków zbierzemy. No, teraz dojeżdżamy na taki niewielki kawałek. Tu jest hektar 40, trawa jako taka. Pomyślę, że wcisnę to na jeden kurs. Dobra. No i dobra, uruchamiamy. Włączamy wałek. Na 1000 obroty. Tu jest trochę miękkawo, to na liczby to troszeczkę podniesiemy. No i jedziemy. Pokos i trawy zapowiadał się nieciekawie. Upały strasznie ją przyspaliły. No ale zaczęliśmy zbierać, to aż zdziwiłem się. Średnio z hektara wychodzi około przyczepy. No to jest bardzo zadowalająco. Miękawo trochę tutaj jest. U nas większość łąk mamy torfowych. To jest dodatkowe obciążenie właśnie do ciągnika. I ten akurat model T7-270, z tego co tu się orientuję, to ma chyba 220 koni. No i widać, że jednak to jest
za mała moc do tej, do tak dużej przyczepy. Już troszeczkę większe się wjeżdża i ta przyczepa już tak pod pełno mamy, to zaczyna się problem, brakuje mocy. Schodzić oni z obrotu, trzeba mocno zwalniać. No ale jak jedziemy na twarde łąki, no to bez problemu można ładować, aż się góra przesypuje. Patryk trochę ujęć porobi. No to zbieramy. Pierwsze przyczepę zbierałem, tak przyzwyczajenie do swojej, tej 60, Jumbo 60-10. No to tak wsiadłem na to i tak jeżdżę i końca nie było, kiedy w końcu będzie pełno. Ale już teraz to już parę sztuk przywiozłem i człowiek się oswoił, w ogóle inaczej. Przyczepa jest akurat spięta przez subusa z ciągnikiem. Daje nam to możliwość właśnie pracy osią skrętną w automacie, czyli jak cofamy, nie trzeba jej blokować, blokuje się automatycznie. O, tutaj może widać. Teraz idziemy do przodu i jest to rozblokowane. Chodzi o prędkość, 15 na godzinę przekraczamy, automatycznie oś blokuje się i musimy o tym pamiętać. Przyczepa taka nowość właśnie, jeśli chodzi o Pottingera, no ale efekt jest. Musimy trochę się śpieszyć, bo z tego co słyszałem, co widziałem w internecie, to zapowiadają jakieś mocno gwałtowne burze wieczorem u nas. A jeszcze parę hektarów do zebrania zostało, więc trzeba się spieszyć. Pierwszego dnia jak zaczęliśmy właśnie zbierać, no to wieczorem tak samo ulewa przyszła. To nie wiem, ale z tego co tam chłopacy mówili, to około 90 litrów na metr spadło nawet. No i przerwało nam pracę. Musieliśmy przerwać, poczekać do rana, żeby to wszystko obsiąkło. No ale jakoś tak w miarę to wszystko, nie wiem, to temperatura chyba swoje zrobiła, bo momentalnie ta woda zginęła. No, niektóre kawałki właśnie takie bardziej podmokłe, to na nich delikatnie problem był z przejechaniem, ale tam spusto przyczepo tak się pokombinowało trochę i praktycznie można powiedzieć, że w 99% wszystko wywieźliśmy. Te kawałki, które zostały, do zwiezienia już są zdecydowanie wyższe. Właśnie śpieszymy się, bo jak teraz przyjdzie coś, poprawi, no to wtedy już może być problem. To przyczepa w ogóle ma inny system załadunku właśnie. Początkowo ta przednia burta jest pochylona do tyłu. I właśnie w tylną część, tak jakby masa jest skierowana, bardziej wpycha w tylną część. No i jeżeli dojdzie już do końca, do wałków, wtedy nas informuje i zaczyna powoli opadać ściana przednia i upełniać się przód przyczepy. Jeśli chodzi o ciągnik, w tamtym roku miałem okazję przetestować Infolanda T7 260.
To jest praktycznie odpowiednik tego ciągnika. Z tym, że różnił się właśnie skrzynia. Tam była skrzynia Power Command, to jest Auto Command. No i właśnie tak zależało mi mocno, żeby porównać te ciągniki, jak one będą sprawowały się właśnie w zbieraniu trawy. No i szczerze powiem, że na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym zdecydować się na zakup, no to z pewnością postawiłbym na Auto Command. Dużo wygodniej nim się pracuje. Wygodniej, sprawniej, to wszystko przebiega. Na Prismę jest dużo łatwiej wjeżdżać. Powoli na Prismie zaczyna robić się problem, bo strasznie wysoka już wyszła. Nie myślałem, że tyle tego materiału będzie. Troszkę za krótko zaplanowałem. No i ciągniemy ją w górę jak najbardziej. Powoli zaczyna być problem wjeżdżać. No ale w razie czego mamy linkę przygotowaną, będziemy pomagać drugim człowiekom. No już z tej strony widać, jak się powoli chmury zbierają. No ciekawe co to będzie. Mam nadzieję, że jakoś przetrzyma. Wejdzie bez problemu, mamy dopiero 52% załadunku, z czym jak początkowo rośnie to szybko, im dalej coraz wolniej, więc myślę, że bez problemu wejdzie. No. Ale ciągnik chodzi naprawdę fajnie, przyjemnie im się pracuje. Mam do porównania swoją tę szóstkę, też w autokomandzie. No wiadomo, tam ta skrzynia praktycznie niczym się nie różni. Jednak w tym większym modelu zdążyłem już zauważyć, odczuć, że tak jakby jest, nie wiem, bardziej dopracowana. Tak bardziej płynnie to wszystko pracuje. Że to też tak trudno trochę porównywać, bo ten ciągnik jest całkiem nowy, ile ma 92 godziny dopiero przejechane. Co, nazbierałeś coś to czy nie? Pusto? Mam troszkę. Jeszcze by można było cisnąć i cisnąć. Pryzma, czy gdzieś wyładować się jedziemy? Nie, jedziemy wysypać. Nie ma sensu gdzieś tam kręcić, nie wiadomo gdzie, bo to trochę by weszło, no ale to po co? Tak to bez problemu na pryzmę jedziemy i i dalej będzie można. To stoi na pan Paweł o wtopie? Topa? Czy nic nie mówił? Nie mówiłem na razie. To się pochwal. No co? Trafiło, że nie do końca dobrze było dogniecione. I akurat brat wysypał taki troszkę bardziej przesuszony materiał. No a ja przywiozłem akurat mocno zielony. No i niestety została przyczepność. Co za lekki ciągnik. Wszystko będzie przed filmem, przed vlogiem. O kurczę. Także będziecie mogli zobaczyć. Cała naprzód. Mamy właśnie trzy agresywności skrzyni. Przykładowo jak ciągnik gasimy, odpalamy, to zawsze jest ustawione na pierwszym stopniu. No i tak z tego co wiem, produkcja zaleca właśnie, że jak ciągnik jest nowy, no to żeby tak jak najwięcej na tym pierwszym stopniu jeździć. Ale tu ja jeżdżę tak na drugim, się stałem w miarę delikatnie. Jedzie drugi zestaw. O, jedzie właśnie brat. TVT. Patryk? No jest, las. A czy ja tam? No jak to czy ja? Wiadomo!
To też był chyba vlog, strzelanie do kryty to było akurat. Tak. Znaczy końcówka vloga. No. Dobrze pamiętam. Zaraz tam przy... Zaraz zrobiłeś ujęcia przy pryzmie? Właśnie jak ten, jaka tam kukurydza? Kurczę, no, się nie spodziewałem, tak mizernie wyglądała na wiosnę. Robak jeszcze zaatakował, pryskać trzeba było. Ale jakoś to powstrzymaliśmy. No i tak mizernie wyglądała, to się zdecydowałem pierwszy raz zasilić o właśnie odżywko. Na próbę wziąłem pierwszy raz z Tima Kagro. Firma, zdaje się. I szczerze powiem, że chyba efekt jest, bo tak ładnie się zebrała, nawet nie wiadomo kiedy urosła. Teraz już ostatnia ulewa, teraz znowu coś się zapowiada właśnie, to akurat kolba się wykształca, to myślę, że powinno być ok w tym roku z tą kukurydzą. Będzie co kosić. Teraz skoczymy na pryzmę, czy nie? Takie błoto z pryzmy, jak się zjeżdża, cała droga poskudzona. O, tam pracuje ciągnik, nie wiem czy widać. Zestaw ugniatający. Naprawdę się zbiera. No już tam ten ostry jest na nasunie, tak. To już nie pojedziesz do domu. No chyba trzeba dalej nagrywać. Lepiej się ten, bo ty w tamtym kierunku masz jechać, wracać to. No. Lepiej nie ryzykuj. Pod chmurę. Bo ty wziąłeś iPadem swoim to. I 4 tychy jedzie. 4, ale nie ma dachu nad głową. Szyby zamknąć dobrze. Plandekę rozłożyć, tak? Oraz. Uuu, chyba będzie trzeba trochę poczekać. A dopiero pewnie się wysypał. No chwilę przed nami, co jechał. No pryzma sporo, już spora. No i faktycznie niebo ciemne się robi. Się błyska tam. Się błyska? No. Nie, jeszcze. Pogód w ciągniku. To może i tak. Trzeba to. Aj, Patryk. Ile już hektary mam zniesione tutaj? Oj. Aż trudno policzyć. O, a tutaj piękna kukurydza obok nas. Są miejsca, że jeszcze większe jest. Hektarów, mówisz ile? Zostało do zwiezienia 7 i tam gdzieś z hektar. No z 8 hektarów do zwiezienia zostało. A zwieźliśmy już 33. Może nie. Czekamy, to zestaw pokażemy z zewnątrz? Nie wiem, zaczyna wiać, nie chce mi się wychodzić. O, jaki wygodny. Nie, dobra, zaraz będziemy zbierać, jeszcze tylko tu środkiem przeleci Mateusz i... Gnieciemy wałem. W tamtym roku zakupiony wał do gniecenia pierścieniowy. Robotę elegancko robi. Jeśli chodzi o gniatanie, to na pryzmie zastępuje jeden ciągnik. Dwa ciągniki nie zrobią tego, co jeden ciągnik z tym wałem. Z tym wałem z przodu jest rozgarniak własnej produkcji. Kiedyś się pokazało jakieś zdjęcie, no wiem, że na kanale u Patryka. Tak, no, miała być prezentacja, no właśnie. Ale coś jeszcze może nagramy, może Paweł coś opowie jeszcze w wolniejszej chwili. No i w tym filmie jeszcze zobaczycie, jak on pracuje tam, jest ciekawe, jak się nagramy, jak Mateusz pozwala, także... Początkowo właśnie gnieciliśmy bez tego wału, właśnie te szóstko. U nas przodu tuza nie ma, jest zamówiony i jeszcze nie zdążyli zrobić mi. Dlatego trzeba było go, ten rozgarniak zaczepić z tyłu. Ten ciągnik właśnie, który widać, te 60-50 chodził w kosiarkach. No i jak zakończyliśmy koszenie, to od razu przepięliśmy go. I teraz chodzi na pryzmie.
Także właśnie jedny ciągnik i to jedną robotę robił, drugą robotę robił, żeby nie trzeba było przesiadać się. A wiadomo, tego wału gdzieś do mniejszego ciągnika, czy przykładowo na tuza nie zapniemy, gdyż on zalany wodą waży 3 tony. Nawet widać właśnie na pryzmie, jakie paski zostają po tych pierścieniach. A efekt jest, bo w zimę, jak przyjeżdżali żywieniowcy, próby pobierali właśnie z pryzm do analizy, to mieli problem z właśnie pobraniem próbki, z biciem rury właśnie. Się pytali właśnie, co my zrobiliśmy, że tak to ubite wszystko jest. A ja pokazuję, że stoi tu sprawca zamieszania. Dobra, przeleciał, zaraz będziemy wjeżdżać i jechać dalej. Bo... Deszczek leje to. Załączony, blokujemy oś ręcznie. Bryknie, co ma nie bryknąć? Mamy niepełną przyczepę to. Bez problemu. Cofniemy trochę, żeby zluzować. O. Maleczek. Pyk. I auto wyładowanie. Przyczepa jest, jak ona jest odchylona do samego końca, no to wtedy się trochę zluzuje materiał, to automatycznie ona zaczyna się kłaść, tak jakby pomaga przesuwać ten materiał do tyłu. I ciekawe rozwiązanie. Jedziemy dalej. O tu właśnie te błoto, które tak posolone robi na drodze. Po tej pierwszej ulewie, tego pierwszego dnia, co tak dolało właśnie, no to tak się rozrobiło to. Woda tu akurat spłynęła. Co? Będziemy kończyć może, co? Bo jeszcze muszę wrócić. Tak, ja teraz... Ja teraz już też muszę na chwilę zatrzymać się do domu. Muszę wskoczyć. O, czekaj, przełączymy tylko auto blokowania osi. Tak. Troszeczkę uniesiemy, jeżeli... podbierakiem nigdzie nie się czepnąć. Tak to wygląda, dobra. Dokładnie. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Jak macie jakieś jeszcze propozycje, to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć. Cześć.